Także już witajcie, jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę kontentu, ponieważ będziemy otwierali 20 razy 85+, będziemy mieli oprócz tego parę innych paczek w sklepie. No i będzie wielkie porównanie, czy bardziej się opłaca otwierać paczki na łebapie, czy w normalnej FIFA. No właśnie, to jest odwieczne pytanie, które nurtuje myślę, że wielu graczy. No i przede wszystkim szykujcie się na niedługo na serię z FIFA 23, bo mam nadzieję, że takie odcinki się pojawią, jeżeli będę miał jakąś większą wiedzę dotyczącą tej nowej FIFA. A i odcinek dzisiaj w takim troszeczkę innym stylu, no właśnie na webapie, tylko wynika to z tego, że FIFA na konsoli mi po prostu się nie chce uruchomić. Zbuntowała mi się, wybrała sobie dobry moment, kiedy akurat już ta gra no, kończy swój żywot. Co za przypadek? No i cóż, bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania, no i co? Lecimy! No i dobra widzowie, jeszcze raz bardzo was przepraszam za to, że dzisiaj tak na łebapie. No ale to będzie taki eksperyment przy okazji, no bo będziemy mogli sobie popatrzeć, czy no, faktycznie jest to lepsze szczęście niż na konsoli. No także cóż, zaczynamy. Dzisiaj typowo paczuszki, no bo na łebapie niestety nie da się grać meczy. Kto wie, ten wie, no myślę, że każdy z was, kto gra w FIFA wie, że na łebapie nie da się grać meczy. Jak widzicie, albo nie, bo nie wiem, czy moja kamerka to zasłania, ale mam prawie że 900 tysięcy końców na moim koncie. Nie wiem, co z tymi końcami będę robił, ale może jakiś wielki pack opening, jak wyjdą paczki za 100 tysięcy monet, może, nie wiem. W każdym razie, przejdziemy sobie do sklepu, naprawdę karkołomne jest tutaj przede wszystkim robienie SBC. Naprawdę, robienie SBC przez webapa to jest coś, czego nie polecam wam nikomu. No bo to jest naprawdę strasznie, strasznie ciężkie. Teraz mam złotą kartę, jest to Ducouré. Spoko zawodnik, ale myślę, że to nie jest ktoś, kogo będę fajnie wspominał w tej chwili, bo nim w ogóle ani jednak meczu nie rozegrałem. Szybko sprzedać tylko sobie duplikat, więc to sobie sprzedajemy i przechodzimy sobie jeszcze raz do sklepu. No i cóż, mówię, takich problemów z odpaleniem FIFA nie miałem jeszcze nigdy. No to co się dzieje, że to jest coś nieprawdopodobnego, po prostu nie mogę jej odpalić. Nie wiem co jest, no dobry moment sobie FIFA wybrała, bo i tak już kończy się pewien okres. Cykl życia FIFA 22 w tym przypadku, a rozpoczyna się FIFA 23. No i zobaczymy, czy mamy tylko tych zawodników wymiennych. Mamy niewymiennych, więc szybka sprzedaż, ok. Więc sobie teraz przejdziemy po raz kolejny do sklepu. Nie, naprawdę, na webapa prawie że nie wchodziłem. Jedynie odzyskiwać właśnie te duplikaty, które skwikselowałem. No i muszę wam powiedzieć, że naprawdę to jak działa ta aplikacja jest dosyć takie... Tak jest, po prostu tak jest. No i cóż, możemy sobie teraz przejść do odebrania złotej paczki piłkarzy. Zobaczymy, czy w niej coś będzie. Jest tutaj coś specjalnego, czy będzie Condeball? To będzie Deketeler. Okej, Deketeler. Ja już mam go niewymiennego, no właśnie. Dobra, na razie to wszystko dam sobie do klubu i pomyślę, co z nim zrobić. A few moments later. No i wiecie co? Jednak teraz sobie go squeaksluję, ponieważ nie mam co z nim zrobić, a i tak odzyskiwania mam jeszcze sporo, dokładnie 5, więc to szybko sprzedaż tych duplikatów, lecą one na quicksell. I no, muszę wam powiedzieć, że dziwnie się czuję trzymając myszkę, a nie pada w ręku, naprawdę, to jest takie dziwne uczucie, bo wiadomo, przy montowaniu filmików, wiadomo, mój montaż tak jest dosyć średni, ale jednak mimo wszystko wtedy mam myszkę w dłoni, ale do jakiegoś, nie wiem, do jakiegoś kontaktu z FIFA to i tak mimo wszystko jest to dosyć ciężkie. Złota paczka ekonomiczna teoretycznie może być spoko, zobaczymy, czy będzie kolejne karty Team of the Season. To jest karty Team of the Season i to jest William Saliba. Więc po raz kolejny mamy duplikat, no niestety, no spoko karty, bo ona się na pewno przyda do SBC. Przydałaby do SBC, a tak, no to po raz kolejny chyba go squeakseluję. Jak powiedziałem, tak też zrobiłem, kogo ten trafiłem? William Saliba poszedł na quicksell, już nawet nie pamiętam, bo dosłownie chwilę od tego czasu minęło, a no już się zdarzyło mi zapomnieć. Wiecie co, dobra, otworzymy sobie paczkę z rzadkim piłkarzem 75+. O, mamy kartę Team of the Season, tak jest, to jest Uribe. Ej, to jest naprawdę bardzo spoko, więc teoretycznie te paczki naprawdę na razie póki co oddają, bo nie ma co ukrywać, że to wygląda naprawdę bardzo dobrze, bo na konsoli nie miałem aż takiego dużego szczęścia. No patrząc na to, że to jest paczka tylko i wyłącznie z rzadkim piłkarzem 75+, to naprawdę można pałać. Teraz tylko wyłącznie Condeball Sosa. Więc po tych słowach, no niestety wszystko się obróciło przeciwko mnie. I tak jak widzicie, mamy tutaj Sommera. Czy mam go niewymiennego? Mam go niestety niewymiennego, więc to sobie idzie na quicksell. Mega paczka rzadkich kart, zobaczymy, czy coś w środku będzie, czy jednak nie mamy karty Team of the Season. Czy będzie to jakaś dobra karta? Mukhtar. Mukhtar, już go w klubie mam, jeżeli tutaj będzie jeszcze jakiś dobry zawodnik w duplikacie, no to niestety Mukhtar pójdzie na quicksell. W tym momencie Mukhtar pójdzie na quicksell. A mamy cień. Ej, cień jest naprawdę bardzo spoko z tym gry. No wiadomo, mamy koniec FIFA już ten. Nie wiem, czy to FIFA uruchomię, czy nie. Ale no i tak cień jest spoko, bo to jest więcej on kosztuje niż jeden zawodnik. Dobra, to sobie dajmy na quicksell, chyba że Mukhtara mam wymiennego. Zaraz sobie zobaczę, niestety jest niewymienny, więc to idzie na quicksell.
i przechodzimy do paczek wymiennych. Tu paczkę 10x85+ zostawimy sobie na sam koniec. I mieszana paczka piłkarzy premium. Teoretycznie jest poprzez z tych, które zostały, to będzie Ocampos. Ocampos, szczerze wam powiem, co do tego zawodnika, on trollował FIFA 20 przede wszystkim, bo naprawdę to je kontrolował swoją kartę Team of the Season z Messim. Chyba był, nie pamiętam, czy wtedy Messi był na pozycji centralnej, czy jednak nie. Ale mi się wydaje, że właśnie on był takim wielkim trollem w FIFA 20. No ale w tej FIFA na szczęście nie jest trollem, bo żadnych kart specjalnych nie dostał. Mam teraz Ojar Zabala 85 overalla, więc dobra, ja to przygarnę. Oprócz tego parę duplikatów, więc jak najbardziej spoko. I mamy jakąś tam zmianę pozycji, chyba widziałem dobrą SNN. Nie, to nie jest ta dobra zmiana pozycji, bo ta zmiana pozycji chyba kosztuje z N na SN, czyli de facto odwrotna niż ta. No to kosztuje naprawdę bardzo dużo i jest ona po prostu tak rzadka, że no ludzie po prostu ją snajpią i ciężko jest ją wystawić na rynku. I zbliżamy się powoli do końca tego paku openingu. Naprawdę niedużo nam zostało już tych paczek, bo tylko 3, ewentualnie jeżeli coś tutaj będzie, no to otworzymy sobie jeszcze kolejną paczkę 10x85+, bo mam aktualnie godzinę prawie 17, kiedy nagrywam, no odcinek musi być na 17 i musi być na 18. No zobaczymy, czy się wyrobię, czy nie z tym na 18, czy mieć filmik, najwyżej będzie 18:30. No ale fajnie było, gdybyśmy tutaj trafili jeszcze coś dobrego. Mamy kartę Team of the Season, to będzie Terrier. No, tyle razy go trafiłam w poprzednim openingu, że to jest coś niesamowitego. Myśliwe oprócz tego. Więc dobra, to nie jest najgorsza paczka. Czy coś w środku jeszcze mamy? Ale no, wiecie, oprócz tego, że robię taki eksperyment, czy to się opłaca, otwieranie paczek na webapie, no to przy okazji przygotuję się do FIFA 23, bo ja wiadomo, nie mam niestety wcześniejszego dostępu do... nie mam wcześniejszego dostępu do FIFA. No i będę musiał grać od tego 27 września. Co prawda nie będę kupował edycji Ultimate, według mnie to jest takie troszeczkę dla mnie troszeczkę drogo. No ale fajnie było, gdyby no, jej dał ten jej play chociażby troszeczkę wcześniej niż tego 27 września. Ale dobra, to jest nieważne, bo to o tym będzie specjalny odcinek, w którym to wytłumaczę wam co i jak. Teraz paczka 10x85+, mamy Jinxa jako wygląda karta, nawet karty w Team of the Season nie ma. Co? Kalulu? O matko bosko, więc to nie oddało za bardzo, szczerze to nie oddało. I wiecie co? Ja się zaraz zastanowię, co z tym zrobić i ewentualnie widzimy się, kiedy przepalę to w jakimś SBC. Dobra, taki składnik sobie przepalamy, wyzwanie o paczkę 10x85+, więc myślę, że sobie to wysyłamy. Aha, zapomniałem, jeszcze muszę przecież jeszcze przepalić jeszcze jedne duplikaty, które mam, bo niestety nie otworzymy tej paczki, więc widzimy się po raz kolejny za momencik. Tylko sobie przypomnę, jakie mam tutaj karty nieprzypisane. Dobra, to wszystko szybka sprzedaż. Czekajcie, bo ja tutaj przepaliłem Bernardo Silva, Kalulu i Deketeler, ale ich mam nadal w tutaj na liście. Co tu się stanęło? Powiedz mi, co tu się stanęło? I Jurisa tutaj przepaliłem. I możemy sobie przejść do paczki, bo jeżeli tutaj się powiedzie, to będziemy otwierali jeszcze jedną i jeszcze jedną i jeszcze jedną. Nie wiem, jak to zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Bo naprawdę muszę ten odcinek dzisiaj wcześniej wypuścić, troszeczkę później nagram, bo nie miałem za bardzo czasu. No ale teraz to jest nieważne, bo teraz przechodzimy do paczki 10 takich piłkarzy 85+, mamy kartę Hero, to jest chyba... Czemu? Czemu? Jej! O matko bosko, teraz to jest po raz kolejny strasznie słaba paczka. Naprawdę, się nie płacę tutaj otwierać. No nie wiem, zobaczymy. No ale na dzisiaj to chyba byłoby tyle, bo tak mi się wydaje, że nie ma co tych paczek robić. W każdym razie się 20x85+ otworzone. Taki mini pack opening zrobiony. Szybciej to idzie na pewno niż na konsoli, bo wiadomo, nie ma tych animacji. Podsumowując właśnie wszystko to, co moje odczucia co do webapu. Na webapie w tym roku nie otwieramy żadnej paczki. To jest mój, że tak powiem, pierwszy raz. No i zobaczymy. Myślę, że to jest spoko, ale... No, tak jak mówię, tutaj trzeba się przygotować do FIFA 23, bo tam trzeba będzie zdecydowanie na webapie troszeczkę porobić na samym początku. Także cóż, na dzisiaj to było tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście strzeleczka. Trzymajcie się!